To jest kolejny odcinek wielkiego projektu motoryzacyjnego na trasie Royal Trip High Five. Ja swoją klasą podróżuję po Polsce i codziennie sprawdzam, jakie auta kryją się w zakątkach naszego kraju. Dziś zawitałem do prawie pod czeską granicą jesteśmy, do Prudnika. Zobaczcie, ile tutaj motoryzacji, amerykańskiej przede wszystkim. Pick-upy, Ford F-150, Dodge Ram, Humvee, Shelby GT500 i Aston Martin Vantage. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five! Ho, ho, ho. Merry Christmas! W dzisiejszym filmie zawitałem do Ram Factory w Prudniku i pokażę wam, co tutaj się odczynia, bo tutaj jest bardzo nietypowy biznes, bardzo nietypowa działalność, zarąbisty pomysł. Musicie też poznać cudotwórców, którzy przerabiają te auta. Cześć Tomek. Cześć Hejka. Cześć Bartek. Cześć. Czym się w ogóle zajmujecie, jeśli można tak ogółem przedstawić waszą działalność? Staramy się spełniać marzenia ludzi. Pięknie powiedziane. Może nie takich, znaczy różnych samochodów. Od sportowych po takich gigantów nawet jak to, które teraz tutaj widać. Gdzieś sobie pojechać w lasek, właśnie w śnieg. Przepiękna sprawa, polecam. Czyli co, myślę, że mamy już zaplanowany dzień. Wiemy, co będziemy robić. Grzechem byłoby nie pokazać wam silnika w tym Shelby'im. Zobaczcie, 5,4 litra, 550 koni mocy. Jak to się otwiera? Tada! O kuźwa, jaki dolot! Ja pierdyle! Hand built with pride. Proszę bardzo. To jest prawdziwy Shelby. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć też osobny film z Shelby'im GT500. Dajcie znać, napiszcie w komentarzu. To może chłopaki z Ram Factory się zgodzą. Wydech, który rozwala bębenki w uszach. Robi w Prudniku, tak to się dzieje. No i oprócz tego sprowadzają też auta, bardzo często luksusowe, tak jak Aston Martin Vantage. Otwórzmy sobie 4,3 litra V8. A właśnie może na początku pokażę wam silnik. O, coś koło 400 koni. Z rozpulką kielichów. Mick Motten robił ten silnik. Pięknie, jedziemy. W Anglikach tutaj jest regulacja fotela. Nie z lewej strony, tylko z prawej. No i ręczny, jakbyście chcieli, to macie pod lewą nogą, odpalamy bydlaka. O tak, angielska motoryzacja, Aston Martin. I to w manualu, 6-stopniowa skrzynia biegów, manualna, więc pobawimy się trochę lewą nogą. No i ciekawe są też w Angliku te obroty, zobaczcie, one od dołu do góry lecą od prawej strony. Widzicie? Ten samochód w środku robi robotę, ale najlepiej wygląda na zewnątrz. Niskie auto, szerokie, w pięknym kolorze i co ciekawe wyrwane za grosze, bo to niewielkie pieniądze. Chłopaki zajmują się importem samochodów ze Stanów i ten samochód dorwali za takie grosze, nie będę wam mówił ile, ale to po prostu śmiech na sali. Napęd na tylną oś sprawia, że tej trakcji też trzeba szukać. O, ale przyspiesza ładnie i brzmi bardzo ładnie. Jeszcze tylko zdjęcie na Instagrama. Jak ja teraz wyjadę tym Astonem? Jakieś dwa czołgi mnie zastawiły. Swoją drogą, zobaczcie, dach Astona to jest mniej więcej wysokość, nawet nie klamki, bo klamka jest wyżej. Połowa auta, dosłownie. Zobaczcie tylko, jak to wygląda. Chłopaki zajmują się takimi totalnymi zmianami w zwykłych autach i przerabiają mnie na takie monster trucki, czyli dołożony zderzak, poszerzenia, całe zawieszenie, tylny zderzak, tłumiki, to wszystko klient może też sobie spersonalizować. Tak naprawdę chłopaki robią wszystko. No i Humvee, dwumetrowy Hummer, zobaczcie, wojskowy. Ma nawet oryginalne naklejki, że w Kuwejcie jeździł. Jest tylko kilkanaście takich sztuk w Polsce, takiego sprzętu. Zobaczcie, jaki on jest szeroki. I przez to, że jest niski, bo ma ile, no z 1,80 m, to wydaje się mega szeroki. No i potwór. Takie auto też kosztuje fortunę. To są prawdziwe royale dla koneserów. No i Shelby GT500. Boże, jak tu wsiąść do tego? To masz 3 metry wysokości. Patrzcie, tu jest, to jest moja głowa. Jestem na wysokości drzwi przed szybą. Masakra. Dobra, uwaga. Opa! O,
No ale tu luksus. Odpala od strzała. Patrzcie, ledwo ludzi widać pod tą maską. Ja pierwszy raz w życiu będę miał do czynienia z tego typu motoryzacją. Naprawdę, to auto ma prawie 3 metry wysokości. Jak ja tym pojadę w ogóle? Co ciekawe, to jest auto do 3,5 tony. Ja mogę legalnie jeździć tym autem. Zmiana biegów tutaj. Ja nie wierzę. Jak to w ogóle... Patrzcie, Aston Martin przy tym aucie, jak zabaweczka, totalnie. Wszystkie auta traktuje z góry. Nie no, pięknie. Mam znaki na wysokości swojej głowy. Zobaczcie. Ja się mieszczę w pasie w ogóle? Mieszczę, dobra. To jest idealne auto dla kobiety. Moja przyszła żona będzie jeździła takim autem. Takim stuningowanym samochodem. Co, my w teren wjeżdżamy? Ja w to nie wierzę. Jaka to jest zabawa. Mi 50 na godzinę po lesie wystarczy. Emocje są większe niż jakbym jeździł naprawdę super autem jakimś. Gdzie jest F-150? Jedzie tam za mną. Co on robi? Gdzie on wjechał? Tam chyba nie można. Dobra, jadę za nim. Gdzie teraz? Dobra. Ops, i co teraz? Dobra, muszę ustąpić. Jednak Hammer ma większy szacun na mieście. O nie, teraz cofnąć tym bydlakiem. Kurde, bez presji Hammer, bez presji. Nie no, cofanie ty mam. Ja sobie wyobrażam sobie, jak pod Lidla podjeżdżam tym samochodem po bułki. Wartość takich samochodów w terenie to jest blisko 250 000 zł. Tu mamy dwa takie, jeszcze Humvee, jeszcze Aston Martin, Shelby GT500. Ten odcinek to jest Royal, jakich mało. Musimy się jakoś minąć z tym Audi. Damy radę? Muszę na drzewo uważać. O, dzień dobry. Ma pan porysowany dach? Zauważyłem. Cały czas trakcje. Głupie trakcje. Ale jak on brzmi? Rasowa V8a. 5,7 litra. Chemi. Dzisiaj specjalnie bez koszuli. Wyjątkowo. Ale chyba zaraz zobaczycie dlaczego. Wow. No to jeden już ubrudzony. Ile na myjnie wydajecie? Z 30 zł, żeby go umyć? Lecimy, tak. Ja mam jechać, prowadzić? Poważnie? Boję się, nigdy nie prowadziłem takiego auta. Kiedyś G-klasę z 86 prowadziłem. Wojskową, duńską. Ale nie takie coś. Idealne auto do trzymania dystansu 2 metrów. Tak. Bo nawet ledwo żółwika możemy sobie przybić. Czy ja mogę ci przekazać kamerę? Pewnie. Jadę kamerem. Pasy nie trzyma. Gdzie? Jakie to jest zarąbiste? Przejechałem 3 metry, już się zakochałem. Wsteczny, kamera cofania. I nie no, ja przecież nie wjadę tutaj. Jedziesz. Nie wjadę tutaj. Jak nie? Żołnierze amerykańscy w Iraku rozjeżdżali talibów. Ty nie dasz rady. Patrzcie, teraz jedziemy. Teraz? No to jest ile? 50 stopni. Jest grubo. Ja pierdzielę. Przecież nie wjadę. Wjadę? Jedziesz spokojnie, daj gaz. Gdzie teraz? Prosto. To teraz musisz cofać. To już teraz cofnę, dobrze? Będziesz jechał. Dobry, ja jestem pana kierowcą. Robert z aplikacji. Zapraszam. Już siadamy. Stary, ale tym zrobić Ubera, to byłby sztos. Uber Hammerem. Tutaj jest taki silnik? 6,2 litra. Ja nie wierzę. Ale koni chyba ma mało. Ze 150. No i w końcu mogę sobie bezproblemowo stanąć na dachu samochodu. Hammer ma stalowy dach. No i pooglądać to auto jeszcze z góry. A ten jest jeszcze dłuższy w ogóle. Ten jest zarąbisty. To jest minus takich aut, że raczej się po słabszym terenie jeździ. I moje skórzane buty są teraz troszeczkę eko, czyli z błotkiem. Co tu się dzieje? A, te całe błotko wyszło z moich kół. Zbieżnika. Zobaczcie, jak w Teksasie. Kurczę, piękna sprawa. Nie no, rozruba na mieście totalna. Są straty w terenie. Jabadaba! Jabadaba! Lecimy!
patrzcie, co się dzieje. Jadę na pacę w Hammera. Jaba daba. I nic nas nie obchodzi. Jedziecie sobie przez chaszcze, przez drzewa. Przejedzie? Da radę? Chłopaki, mamy problem. Co teraz? Panie Tomaszu. Do przodu? Jedziesz. O kurde. A dzień dobry. Dzień dobry panu. Jestem nielegalnym pasażerem Ubera. Kiedyś autostopa jak łapałem, zawsze chciałem właśnie na pacę się przejechać. I teraz słuchajcie, można tutaj elegancko. Patrzcie, jak wygląda ten samochód z przodu podczas jazdy. Ram. Ale opcja. Zeskakujemy. Opa! Zarobiście. Moje marzenie spełnione. Dzisiaj jest super. Patrzcie, cała trójka mędziorów w komplecie. Zobaczcie tylko jeszcze, jak to wygląda. Zawieszenie tak skonstruowane, takie wielkie, potężne, przepotężne zawieszonko. Dajcie znać, w komentarzu napiszcie, który z tych trzech wybralibyście wy jako swoje auto. S150, Humvee czy Rama. Jestem ciekawy, co wybierzecie. Zobaczmy, co pod maską siedzi. Tutaj akurat jest 10-stopniowa skrzynia biegów i 5-litrowy silnik. Taki sam jak w Fordzie Mustangu. To jest 421 koni. Jak to otworzyć? Tutaj, pyk. Macie V8. To jest ten sam silnik, co w Mustangu. Jak to zamknąć? Opa! Kurde. Opa! O, jest. Teraz pokażę wam silnik w ramie. 5,7 litra Hemi o mocy 400 koni. O, jaka wielka macha. Też na siłownikach. Trzymają, ale nie zamknę potem. No i tutaj macie silnik. No i tutaj mamy przesiadkę. O Jezu, jak tu się siedzi. Ford F-150. Miałem znajomego z takim Fordem, mówił, że bokiem lata dookoła ronda. Nagram wam teraz przyspieszenie od 0 do 100. Załapał trakcję. No i te 6 sekund będzie miało na pewno. Bartek, jesteś już wolny? Nie jestem wolny. Jeszcze? Jestem od 13 lat zajęty. Bartek, ważna sprawa. Słuchaj, na masce którego auta chcesz zjeść czekoladkę? Na Astonie. Na Astonie, proszę bardzo. 16 dzień, 16 czekoladka, daily vlog. Codziennie i czekoladkę też codziennie. Super. Bardzo ci dziękuję. To był świetny dzień, dużo offroadu, jeszcze Aston. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy chcielibyście z Shelby GT500 zrobić materiał, bo czeka tam, grzeje się już, pali się do materiału, a ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. Już jutro następny film w serii daily vlogów motoryzacyjnych. Ja swoją klasą podróżuję po całej Polsce i szukam, jakie to ciekawe fury są w naszej Polsce, jakie się kryją. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć!